Cześć, z tej strony Andrzej. Witam Was w kolejnym odcinku filmów o projekcie Sun Leones. Działalność w wysokich górach wiąże się z wieloma ryzykami, takimi jak ekstremalnie duża wysokość, silny wiatr, bardzo niskie temperatury, szczeliny i oczywiście lawiny. Na pewno czymś, co potęguje to wszystko, jest ocieplenie klimatu i zmienność pogody. Przez to, że występują anomalia, pada deszcz na dużych wysokościach, degraduje się lodowiec i to na pewno zwiększa ryzyko tej naszej działalności. Na pewno jeżeli chodzi o zagrożenie lawinami, to w górach wysokich jestem bardziej ostrożny. Skala tych gór jest tak duża, że konsekwencje zejścia lawiny są po prostu drastyczne. To są kilkukilometrowe lawiny, bardzo strome zbocza. Tam nie używa się detektora lawinowego, plecaka z poduszką, czy w ogóle sprzętu lawinowego. Tam kluczem jest to, by w momencie, kiedy istnieje ryzyko zejścia lawiny, by po prostu nie wychodzić i czekać na optymalne warunki. Jeśli chodzi o szczeliny, to ważną umiejętnością jest poruszanie się po prostu po lodowcu przy użyciu odpowiednich technik. Na pewno musimy wystrzegać się działania na lodowcu w pojedynkę. Musimy wiązać się liną, musimy mieć odpowiedni sprzęt i podczas takich wypraw zdarzają się sytuacje, gdzie musisz nawet zjechać do tej szczeliny, żeby przedostać się na drugą stronę. Ten lodowiec pracuje, obniża się, degraduje się i to jest tak, że nawet z dnia na dzień może się zupełnie zmienić, więc droga przygotowana po prostu znika i musisz nagle przygotować zupełnie nową. Musisz przedostać się przez barierę, nie wiem, olbrzymich seraków bądź przez wielką szczelinę na drugą stronę fizycznie. I jedyną opcją jest to, by zjechać po prostu do niej na dół, przejść na drugą stronę asekurując się i wspiąć się na drugą stronę. I jeżeli nie masz odpowiedniego sprzętu i nie potrafisz tego robić, to możesz mieć duże, duże kłopoty. Choroba wysokościowa na pewno jest bardzo dużym zagrożeniem, będąc w górach wysokich. Początkowo taka choroba objawia się bólem głowy i my, czując taki ból głowy, jakby musimy przede wszystkim, będąc w górach, cały czas obserwować siebie i to, jak się czujemy, bo taka choroba wysokościowa zaczyna się od bólu głowy, ale może skończyć się obrzękiem mózgu niestety. Dlatego tylko jak ktoś poczuje, że zaczyna go boleć głowa, że jest słaby, mierzymy też saturację krwi, żeby określić, czy ona jest właściwa i czy rzeczywiście ktoś może odczuwać tą chorobę wysokościową. Trzeba szybko zejść niżej po prostu, żeby zapobiec tej chorobie. Choroba wysokościowa ma coś takiego, że w zasadzie może dopaść każdego, niezależnie od kondycji fizycznej. Ktoś może czuć, że ma bardzo dobrą formę i może taką chorobę dostać, a z drugiej strony może być druga osoba, która jest gorzej przygotowana, ale z jakiegoś powodu może nie odczuwać tych skutków wysokości. W górach wysokich również bardzo ważnym czynnikiem jest ten proces aklimatyzacji i adaptacji do wysokości, do pracy bestlenowej. My z Andrzejem doskonale znamy swoje organizmy. Ja z podziwem, kiedy patrzę na Andrzeja, jak on bardzo szybko się adaptuje, a potem aklimatyzuje. Na tej wyprawie na Everest no, kapitalnie nam to szło, bo z tego co pamiętam, przy trzecim wyjściu już Andrzej był na 8000. Trzeba to robić książkowo, niezbyt szybko, z głową i mądrze, i dobry taki proces potem skutkuje po prostu wyżej. Jest lepszy, jak my to mówimy, lepiej noga podaje i płuca. Jeśli chodzi o temperaturę, to taką chyba nieoczywistą rzeczą jest to, że zdarzają się sytuacje, w których
jesteś na szczycie 8000 góry i nagle okazuje się, że jest bardzo ciepło. I w te słoneczne dni bez wiatru naprawdę jesteś w stanie w t-shircie po prostu spędzić tam trochę czasu. I to na pewno jest coś, co mnie zaskoczyło jakby z perspektywy wyobrażenia o właśnie wysokich górach i o panujących warunkach właśnie na tych ekstremalnie dużych wysokościach. Namaste. From long year, we are working in the Himalayan. Pyramid is the old highest laboratory and observatory station. And we are focusing the real time data, but it is difficult to maintenance our station. Sometimes their weather is very bad, strong wind, and heavy snowfall. When weather is very bad, that time our instrument can damage, and our data is very important for the forecasting. So we need to go to maintenance immediately. That time weather temperature is can be the minus 20 to until minus 30, strong wind, but I need to work there. So it is difficult to maintenance the station because of the temperature. So it is not easy. It is too hard to work there in the mountain. Due to the global warming, Himalayan weather is changing very fast. 50 years before and now is vast different, because that time it was heavy snowfall, more than 1 meter, but this year snowfall is only 10 centimeter and heavy rainfall. 50 years before we cannot see the heavy rainfall there, but now continuously 3-4 months rain there because of the hot. Every day avalanche is coming and all the old ice is going to melt very fast. So now we can see only the black stone. It is going to change. W górach wysokich często tak mówimy, że karty rozdaje przyroda. Na to składają się oczywiście też warunki atmosferyczne i tutaj trzeba je bardzo uważnie obserwować i jak gdyby całą tą taktykę działania podporządkować pod tak zwane okna pogodowe, które się tam pojawiają lub się nie pojawiają. Ta ocena ryzyka też jest bardzo ważna, dlatego że no wiadomo, na Everestie jest w dolnej części bardzo niebezpieczny lodospad, który trzeba umieć jak gdyby taktycznie rozpracować. Trzeba wiedzieć, o której godzinie w niego można bezpiecznie się zapuścić, a o których godzinach już na przykład byłoby to ryzykowne, bo już byłoby duże promieniowanie słoneczne. To wszystko no, potrafimy jak gdyby ocenić, może dlatego, że mamy już pewne doświadczenia w tym temacie. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w tej mojej działalności. Na pewno musiałem nauczyć się czytać sygnały, które daje przyroda, by móc na bazie tych informacji podejmować właściwe decyzje. Bardzo wartościową rzeczą też są dane, informacje na przykład od meteorologa, od osób, które lokalnie potrafią przewidywać pogodę. To jest na pewno bardzo ważny czynnik, który wpływa na planowanie po prostu naszej działalności na miejscu. Wyjeżdżając w góry zawsze wierzymy, że nam się uda, no i z takim przekonaniem tam wyjeżdżamy. Natomiast no, warunki atmosferyczne bywają różne i ja uważam, że myśmy bardzo dobrą decyzję podjęli, że z tej przełęczy południowej, do której dotarliśmy w bardzo silnym wietrze, jednak postanowiliśmy wrócić się do bazy.
Nie znaczy to, że wszystko poszło nie tak, wręcz odwrotnie. Zyskaliśmy ogromnego doświadczenia. Ja wierzę, że w przyszłości Andrzej wróci na Everest i zjedzie z wierzchołka na nartek.